Witam serdecznie w 40. odcinku słownika i porad języka gitarowego. Jak zwykle przekręcam kolejność słów, ale nie o to tu chodzi. Po raz 40 się spotykamy. Dzisiaj po gitarze Les Paul Copy oraz Telecasterze. Dzisiaj sprawdzimy na bardzo tanim Stratocasterze kupionym 7 lat przez Allegro. Powiem szczerze, ta gitara jest ze sklejki. Ma gryf dość szeroki, ale wygodny. Maszynki takie jakie są, stroi tak jak stroi. Ale bardzo dużo jej zawdzięczam i bardzo dużo ze mną spędziła czasu na ulicach, na koncertach różnego typu jako gitara rezerwowa. Jest to gitara marki Vision, ale już jak widzicie, marka jest starta, gdyż nastąpi tu niebawem wymiana przetworników na konkretniejsze, bo lubię tę gitarę bardzo i nie chcę się z nią rozstawać. A to, że jest ze sklejki, to poniekąd jest jej atut, bo jest bardzo lekka i na rezerwę gdzieś tam drugą, trzecią łapie się. Miałem kiedyś przetworniki z Yamaha Pacifiki na chwilę wlutowane i powiem, że brzmiała całkiem konkretnie. Także nie wszystko złe co z supermarketów i Allegro. A to, że nie jest to najlepszych, najwyższych lotów gitara, to wiadomo, nie ma się czego cudownego spodziewać. Aczkolwiek zobaczmy co wyciśnie z niej wzmacniacz Marshalla Code 100C, dwugłośnikowe combo na wszystkich 100 patternach. Zobaczmy, jaki będzie tego rezultat. Sobie przekręcę ekranik, żebym się dobrze widział. Ustawiam kamerkę i jedziemy z tym koksem. Ustawienia są te same, jakie były w poprzednich dwóch gitarach. Nic nie kręciłem, ani z głośnością, ani z innymi ustawieniami. Trochę pocykam po przystawkach. No i pojedziemy od 00 do 99, czy tam setki presetu. Zapraszam. Thank you.
Nie ma jakichś szumów. Całkiem przyzwoicie brzmi, prawda? Thank you.
Thank you.
facetów, więc łyczek kawy. Spory łyczek kawy. I jedziemy dalej. 51. 51. Thank you.
Thank you.
końca, do początku. Jak widzicie, nawet na używanej, no może nie całe 7 lat, bo ona też tam czasami w kącie stoi, prawda? Ale jakieś zagrywki czasami ją biorę tak sobie popinkać. Ja tą gitarę posiadam 7 lat. Krążą różne opinie o gitarach z Allegro, z supermarketów, tych sklejkowatych budowach. Wiadomo, że lepiej, żeby była z drzewa. I taką z drzewa, też bardzo tanią, wypróbujemy sobie następnym razem. Ale jak widzicie, przy pomocy dobrego w miarę wzmacniacza można także z takiej gitary coś wycisnąć. A całkowitą ocenę pozostawiam Wam. Mi brakowało osobiście tutaj selektywności brzmienia przy brzmieniach przesterowych. A tak ogólnie rzecz biorąc, na klinie całkiem. Zapraszam na cały kanał, na jego subskrypcję. Proszę o łapkę do góry. Zapraszam Was nie tylko na odcinki techniczne, ale także na odsłuch moich utworów, których jest naprawdę sporo, około setki na tym kanale. Sam nagrywałem od bębnów, że tak powiem, po wokale wszystkie instrumenty, łącznie z klawiszami, wszystkimi gitarami. A na dzisiaj to już wszystko. Kłaniam się, Luka Jandę. Do usłyszenia, do zobaczenia.